No Dormin, co masz nam do powiedzenia? Twoim następnym przeciwnikiem jest... w jaskini, przy morzu. Porusza się powoli. Odważ się na to, aby go pokonać. My jesteśmy na tyle odważni, że przybyliśmy tutaj, więc... whatever. W miarę możliwości odcinki będę tak częściowo, że... od drogi... do kolosa... do samego... do pokonania kolosa. Tak będą częściowane odcinki nazywane też po danym kolosie. Oczywiście będą takie, które będą zajmowały więcej niż 15 minut. Niestety. Jeżeli znajdziesz ołtarz podobny do tego... tu już gra nam podpowiada to, co powiedziałem wcześniej. Pomódl się przed nim i twoje rany zostaną uleczone, a przy okazji postęp zostanie zapisany. Okej, okay, spoko. Zastanawiam się, czy już przy tym ołtarzu właśnie będzie jaszczurka. Jeżeli tak, to można by ją na nią zapolować, pokazać wam o co ho, że tak powiem. Można zejść. Od razu mówię, że polowanie na jaszczurki jest jedną z bardziej denerwujących rzeczy w tej grze. One są zwinne, szybkie, a mamy tylko łuk, miecz, nie zawsze można tym całym badziewiem trafić. Dobra, nie ma jej tutaj. Pewnie jest, ale mi się nie chce nawet szukać. Pierwsze kolosy nie wymagają jakoś wielkiego wkładu sił. Myślę, że po czwartym można będzie się wybrać na właśnie takie małe polowanie. Przy okazji będzie można pozwiedzać trochę tej pięknej ziemi. Dobra, gdzie kieruje nas miecz? Miecz kieruje nas w tamtym kierunku. Więc spędzimy na naszym rączym rumaku na agro. Wow. Nieźle zasyfione ziemie tam są. Tymczasem musimy iść tamtędy. Nie, wydaje mi się, że jak ktoś nie wie, o co chodzi, to samo znajdowanie drogi do kolosa może zająć naprawdę szmat czasu. Zresztą myślę, że ja i tak nie pamiętam tej gry na tyle dobrze, żeby zawsze odnajdywać drogę bezbłędnie, więc... pobłądzimy sobie trochę, tak mi się wydaje. Pędź, agro, pędź! Są bardzo ładne widoki, jak mówiłem. Można się rozglądać, piękna perspektywa. Raj dla właśnie takich koneserów widoków w grach. Już nie tyle takiej super wielkiej grafiki, no bo wiadomo, wiele gier ma teraz grafikę dużo lepszą niż to pokazaną tutaj, ale jest w niej coś po prostu magicznego, co każe się na chwilę zatrzymać i powiedzieć, wow, no nieźle. Nawet teraz, nawet w 2015, praktycznie 10 lat po wydaniu tej gry w Ameryce i w Japonii. A ta gra naprawdę starzeje się z godnością. Tego no, naprawdę nie można powiedzieć o wielu tytułach, które zostały wydane w tamtym czasie. Zresztą, no, prawda, to jest HD Remaster, ale no, sama gra na PS2 wygląda też bardzo, bardzo podobnie. Po prostu tutaj dodali rozdzielczość. Nie trzeba było zbyt wiele zmieniać tak naprawdę, żeby ta gra wyglądała dobrze. Dobra, docieramy do tej właśnie jaskini. Bardziej to była... to był Lakeside raczej bym powiedział, czy coś. Czy raczej... nie wiem, cokolwiek, wiem, że to... może to nie jest. Wiem, że miecz kieruje nas w tamtą stronę. Zresztą słychać kroki. I to jest nasza bestia numer 2, kolos numer 2, który zwie się Quadratus. I od razu z Quadratusem będzie trochę inaczej niż z Walusem, jako że wspiąć się na niego per se nie możemy. O tak, tutaj przyda się trochę agro i przyda się łuk przede wszystkim. To jest kolos, który jest obliczony na to, żeby nauczyć nas korzystać z łuku. Agro trochę pędzi. Mianowicie tutaj pod kopytami znajdują się właśnie te świecące punkty, które sygnalizują słaby punkt kolosa. Przydałoby się w nie trafić. Myślę, że od tyłu będziemy mieli większe szanse.
agro musi przestać szaleć. Dobra, teraz może. A teraz się jeszcze gorzej ustawiłem, a Quadratus potrafi jednak się obrócić w porę. Ale spokojnie, poczekamy, zobaczymy co nasze bydle zrobi. Witaj. Uśmiech proszę do kamery. Się ustawił. O, udało mi się go trafić. To był MLG 360 no scope. Bo ten strzał nie miał prawa za bardzo powodzenia. Dobra, ale Wanderer jest pięknym strzelcem. Teraz mamy małe okienko czasu, w którym możemy się spiąć na tą właśnie część, gdzie wyrasta futro. I ciśniemy na Quadratusa z mieczem, żeby widzieć jego słabe punkty. I ciśniemy wysoko, żeby nam się stamina nie wyczerpała. Wonder! Pędź. Muzyka jest świetna, to jest gra z naprawdę... Oh, fuck! Piękną ścieżką dźwiękową. Westchnij się tam. A teraz trochę poczekamy, tu jest właśnie taka półka. Żeby trochę stamina odnowić, ale to jest bardzo niebezpieczne dalej. To nie jest tak, że te kolosy po prostu pozwolą nam odpocząć. Nie! W życiu! To są ciężkie skurczybyki. Dobra, teraz tak, słaby punkt. Wskoczę tam, tutaj na płaskie. Słaby punkt Quadratusa. Gdzie on był? On był... Na jego zadzie, okej. Wydaje mi się, że to jest pierwszy kolos z dwoma słabymi punktami, jako że... przestań trząść. Jako że kolosy zazwyczaj mają więcej niż... źle poszedłem. Nie, dobrze poszedłem. Tutaj się po prostu wespnę. Kolosy mają więcej niż jeden słaby punkt. To jest bardzo często prawdziwe. Chodzi mi oczywiście o te duże. I trzeba zaciukać wszystkie słabe punkty, aby pokonać danego kolosa. Teraz będziemy mieli z głowy jeden. O, zaraz zniknie, zaraz powinien zniknąć. Tak, i to jest znak, że musimy pędzić w inną stronę. Teraz chyba ma na głowie. Głowy nie dam, ale chyba na łbie powinien mieć drugi sobie punkt. Quadratus. Więc tutaj prawdziwą trudnością jest rozkminić tak naprawdę, że trzeba strzelić tutaj, aby w odpowiednie miejsce, aby on padł. To będą bossowie z naprawdę wymyślnymi sposobami dostania się na nie. To jest proste tak naprawdę, bardzo proste do rozgryzienia. Zobaczycie później. Później są naprawdę ciekawe rzeczy. Nie wiem, wieloetapowe sekwencje platformowe chociażby. Ale to już przy samym końcu. Oczywiście najbardziej wkurzającą częścią uderzenia kolosa, frustrującą jest to, że on nas próbuje zrzucić, a Wonder często się potyka, jakoś, nie wiem, ma jakieś omsknięcia. W każdym razie trudno jest mu się utrzymać. Też trudno jest wstrzelić się w ten czuły punkt, ale tu chyba dam radę. Tak, tu dałem radę. Tylko muszę teraz spuścić R1. Oh shit! Nie puszczę R1, bo on mnie zrzuci. Teraz puszczę R1. Trzeba wyczuć ten moment, gdzie jest naprawdę Wonder, proszę cię. Jeżeli on nas będzie widział, to on popadnie w szał. I będzie bardzo trudno się na niego wspiąć z powrotem, więc odradzam. Przynajmniej to jest moje odczucie, że jeżeli zawiśniemy nad jego, przed jego oczami, to robi się automatycznie... FUCK! Robi się automatycznie trudniej. No, weź go dźgnij! Wiem, że lepiej jest robić te małe cięcia, ale on nas ciągle będzie zrzucał. Dobra, zrobię... Proszę bardzo. Teraz nie będzie trzeba jakiegoś potężnego. Aczkolwiek on się jeszcze bardziej zdenerwuje. Wonder, please. Co za cieć? Co ci wadzi? Dobra, spokojnie. No ludzie. Niech on się przestanie wierzgać. I mówię tu Wonderze. Nie o tym bydle wielkim. Koniec! Wydaje mi się, że każda walka z takim wielkim bossem to jest pewnego rodzaju wyzwanie i pokonanie go, nieważne za którym razem, to zawsze jest osiągnięcie swego rodzaju. Wow. Można próbować uciekać, ale naprawdę daleko nie zejdziemy.
A, chcę zapisać. Oczywiście chcę zapisać. Zapiszemy na tym miejscu, co mam przeznaczone właśnie do... do tej... gry, do tej rozgrywki. Dobra, Quadratus pokonany, Valus pokonany. Dużo czasu nam to nie zajęło, mam nadzieję, że da się to jakoś rozsądnie podzielić. Drugi posąg upadł. I co tym razem powie nam Dormin? Twoim następnym przeciwnikiem jest... Wielki baldachim wznosi się ku niebiosom. Gniew śpiącego giganta zburzy ziemię. Baldachim albo sklepienie. Właśnie kanopi. Okej. Można sobie zagwizdać. Właśnie krzyżyk służy temu, aby przywołać agro. Agro! No, witaj. Dobra, tu jesteś. Nie potrzeba nam... jak mówiłem, jakiegoś polowania. Zresztą, po każdej walce z kolosem zwiększa się nam odrobinę pasek staminy, znaczy kółko staminy i pasek życia. Więc z tym nie ma większego problemu. Gdzie teraz powinniśmy się udać? Niech powie nam miecz w tamtą stronę. Chyba jeszcze pamiętam, gdzie to było. Nie jest też nie jest raczej jakiś trudny boss do znalezienia. Kolos. Boss kolos. Tutaj mamy 16 bossów po prostu do pokonania i nic innego. Okej, to są właśnie promienie takie światła, które pokazują nam, gdzie spoczywa dane stworzenie. Musimy znowu przekroczyć ten most, tylko tym razem odbić w lewo. Kiedyś właśnie też Shadow of the Colossus było mi przybliżone przez to czasopismo, o którym wspominałem już dawno temu, znaczy dawno temu, w Kingdom Hearts 2. Mianowicie poradnik Extreme, gdzie też były wskazówki, gdzie i jak dotrzeć i jak pokonać danego kolosa. Nie mam już tego numeru, a to był numer piękny, bo chyba były właśnie poradniki i do Shadow of the Colossus, i do Kingdom Hearts 2, i do nawet jakiegoś GTA chyba, które wtedy wychodziło na PSP. Któreś Stories na pewno. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak widać, jeżeli nie ma światła, to ten miecz nie będzie nam działał, że tak powiem. Czy mi się wydaje, czy korzystanie z niego trochę obciąża nasz paszek staminy, bo tak mi się kręci troszkę. Troszkę tak! Więc nawet takie czynności.